Cześć, z tej strony Bartek i witam Cię serdecznie w moim podcaście Budzimy się do życia, tym razem już też na wideo. Mam nadzieję, że masz się dobrze i cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Jestem pewien, że wiesz, że w życiu mamy wzloty i upadki. W tej krótkiej dzisiejszej motywacji odpuścimy sobie próby kontrolowania tych wzlotów i upadków. A zamiast tego będziemy po prostu cieszyć się byciem. Możesz zacząć z łóżka lub w dowolnym innym momencie w ciągu dnia. Szczególnie korzystając z okazji, jeszcze zanim zaczniemy, szczególnie chcę podziękować za wspaniałe komentarze i wsparcie, jakie do mnie spływa każdego dnia w związku z nagrywaniem tego podcastu. Nasza społeczność rośnie i jestem pewien, że niedługo będzie nas setki, a nawet tysiące. I chcę się podzielić, że za kilka dni powstaje grupa na Facebooku Budzimy się do życia, którą będziecie współtworzyć i tak naprawdę tworzyć, wymieniając się myślami, motywacjami oraz medytacjami. Jeśli dołączasz dziś z łóżka, weź głęboki wdech i podczas wydechu przewróć się na bok i przejdź do wstawania. Dziś przed nami moc możliwości, więc nie marnujmy ani jednej chwili, gdziekolwiek jesteś. Czy dopiero wstajesz, czy już jesteś w działaniu, zróbmy głęboki wdech razem. Więc wdychaj, zbierając wszelkie zmartwienia lub obawy, które możesz mieć, a następnie wydychaj, po prostu pozwól im wszystkim odejść. To bardzo ważne. Gdziekolwiek jesteś, zróbmy razem super odcinek. Chcę, żebyś zrobił, żebyś zrobiła to, co dla Ciebie dobre. Słuchaj swojego ciała i po prostu podążaj za jego naturalnymi skłonnościami. Rozciągnij to, co Twoim zdaniem wymaga rozluźnienia. Wykorzystaj ten moment, aby zadbać o swoje ciało. Zacznij się rozciągać. A kiedy to zrobisz, chciałem podzielić się moją historią z ubiegłego tygodnia. Byłem bardzo, bardzo zajęty, załatwiałem różne sprawy. Zaczynając od wielu zadań w pracy, po problemy ze zdrowiem, z moimi kolanami. Jestem wspinaczem, tego wam nie mówiłem. I byłem trochę wyczerpany. Ale wszystko załatwiłem, ponieważ tak naprawdę nie miałem innej opcji na tamten czas. A potem w piątek wiele dobrych rzeczy pojawiło się znikąd. I wszystkie były związane z tym, nad czym tak ciężko pracowałem. Nad czym pracowałem przez cały tydzień i pomyślałem, wow, to jest świetne. Oczywiście to był miły sposób na zakończenie długiego tygodnia. Ale bardziej uderzyło mnie to, że bardzo wyraźnie pokazało mi się, że moja ciężka praca w trudnych chwilach opłaciła się. I chociaż ciężko pracowałem w ciągu tygodnia, to było to ciężka praca również z poprzednich wielu tygodni i wielu miesięcy. I tak się dzieje przez cały czas w naszym życiu. Chwile dobre zrównoważone są chwilami już nie tak dobrymi. Po prostu zwykle nie otrzymujemy natychmiastowej informacji zwrotnej. Zwykle zwrot z naszych inwestycji i włożonego wysiłku osiągamy go. Ten zwrot przychodzi po miesiącach albo po latach. Na przykład, jeśli chcesz schudnąć, ćwicząc tylko dzisiaj, nie zrobi to żadnej różnicy. Musisz to robić konsekwentnie przez tygodnie, miesiące
lub nawet lata. Jeśli chcesz wspiąć się po drabinie w hierarchii swojej firmy, w której pracujesz, musisz ciężko i sumiennie pracować, aby to zrobić. Ale przychodzi taki moment, jak właśnie mój w zeszłym tygodniu, w którym przypomina się nam, że nasze inwestycje i nasz wysiłek niezaprzeczalnie przynoszą nam zwrot. I to jest piękna chwila, na którą warto czekać. To, co włożysz, czyli swój czas i wysiłek, wróci do ciebie. Chodzi o to, że nigdy nie dowiemy się, kiedy te zwroty się pojawią. Może to być miesiąc, rok lub dwa. Może się okazać, że będzie to jutro. Tego naprawdę nie wiemy. Pewnego dnia przyszła do mnie myśl, która sądzę, że pasuje do tego odcinka. Czy byłeś kiedyś na plaży, pływając i podskakując na brzegu razem z falami? Myślę, że większość z Was ma to doświadczenie. Czasami wiesz, jak fala będzie wyglądać, jaka będzie wielka lub mała, a potem się kurczy lub odwrotnie. Fale są różne, raz są duże, raz są małe i nigdy nie wiemy, jakie będą. Mała fala może nabrać nagle ukrytego rozpędu i okazuje się, że jest duża. Zdumiało mnie to, że nasze życie jest właśnie tak, jak te fale, które mogą nas zaskoczyć. Rozpędzane są siłami poza naszą własną wizją, poza naszym własnym zrozumieniem i poza naszą kontrolą. A to, co naprawdę musimy zrobić, to po prostu upewnić się, że płyniemy na falach lub na naszej jednej fali, na których nam zależy, i cieszyć się nimi takimi, jakie one są, nie przejmując się tak bardzo o nic więcej. Ani o to, jakie te fale są za nami, ani o to, jakie fale są przed nami. Myślimy tylko o naszej fali. Jesteśmy tu i teraz. Wszyscy mamy nadzieję cieszyć się zwrotem, który przyjdzie z naszej ciężkiej pracy, z naszego czasu, jaki wkładamy, i wysiłku. Jestem tutaj, aby Ci przypomnieć, żeby nigdy nie wątpić, że zobaczysz rezultaty i wyniki. Są jednak dwa warunki konieczne do spełnienia, aby tak się stało. Po pierwsze, idziesz za głosem własnego serca, a po drugie, jest to Twój własny wkład w sytuację, w pracę, w relacje. Istnieje mnóstwo czynników, które są poza naszą kontrolą i które wpłyną na to, kiedy i jak duży zwrot zobaczymy. To, co zdecydujesz się zrobić, ma wartość samą w sobie. Ostateczny wynik, który nadejdzie, nie ma tak naprawdę już znaczenia. Jeśli próbujesz schudnąć, kogo to obchodzi, czy będzie to 15, czy 20 kg, czy 5? Chodzi o to, że dbanie o siebie i bycie zdrowym to fantastyczny sposób na spędzenie czasu. Jeśli próbujesz spiąć się po drabinie hierarchii w swojej firmie, to nie jest istotne, czy zostaniesz tam dyrektorem, dyrektorką, czy prezesem, czy kierownikiem. Jeśli praca, którą wykonujesz, przynosi wartość i spełnia się sama w sobie, to tytuł, pod którym ją wykonujesz, jest zupełnie nieistotny. Moi drodzy, to wszystko oznacza, że jeśli chcesz być na fali, po prostu bądź na fali. I nie da się dokładnie przewidzieć, jak ta fala będzie ewoluować, jak będzie się zmieniać w kierunku brzegu. Ale jedno jest pewne. Wszystkie fale prowadzą do brzegu. A jeśli dobrze się bawisz po drodze, to tak naprawdę to już jest wygrana. I nie zapomnijcie, jeżeli będą wzloty i upadki, taka jest natura fal. Wznoszą się
i opadają. Czasami nieoczekiwanie. Ale to jest w porządku, ponieważ znowu, jeśli lubisz się unosić na fali, nie masz nic do stracenia. Tak więc uwolnij oczekiwania co do zwrotów. Jeśli masz jakieś oczekiwania, uwolnij je, pozbądź się. Zamiast tego rób rzeczy, które z natury przynoszą ci wartość. Niezależnie od tego, co myślisz, że możesz mieć, co myślisz, że może przyjść później, tak pracuj, dalej ciężko, poświęcaj się rzeczom, poświęcaj się ludziom, których kochasz, ale też wyluzuj się i zrelaksuj. Baw się dobrze, płyń na fali i przestań martwić się o to, co przyjdzie. Przestań martwić się o wszystko inne. To jest sens życia, sama esencja. To wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałem. Bardzo jest mi miło. Dziękuję za przyłączenie do mnie. Mam nadzieję, że ta odrobina motywacji pomoże Wam czerpać więcej radości i Waszej pogoni za marzeniami. Jeśli lubisz podcast Budzimy się do życia i chcesz wiedzieć, jak wesprzeć mój podcast, najłatwiej to zrobić, dzieląc się nim ze swoimi przyjaciółmi, oczywiście subskrybując, lajkując i komentując we wszystkich social mediach. Na Instagramie znajdziecie podcast jako Budzimy się do życia z podkreśnikami, na Facebooku Budzimy się do życia. Każdy zasługuje na wspaniały dzień, więc jeśli znasz kogoś, komu spodoba się ten program, zachęcam Cię do podzielenia się nim. To będzie najlepszy sposób na wsparcie i na motywację również dla mnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Hej!